Revo to pakraft niemieckiej firmy Amphibio, opracowany głównie z myślą o rzekach górskich. Ale sprawdzi się też doskonale na wszelkich nizinnych rzekach, czyli takich, jakich w Polsce mamy najwięcej. Jest naprawdę uniwersalny. Mogę coś powiedzieć na ten temat, bo już od dawna na nim pływam, we wszelkich możliwych warunkach i praktycznie znam go jak własną kieszeń. Wersja XL ma dużą, otwartą przestrzeń kokpitu, która pomieści każdego. Revo XL ma komfortowe siedzenie dmuchane i takież oparcie, które można zdjąć, jeśli potrzebujesz mieć jeszcze więcej miejsca. Ma też 8 wygodnych uchwytów do mocowania bagażu oraz ergonomiczne, regulowane pasy na kolana. Pomagają one w manewrach, nie tylko na rzekach górskich. Revo XL dostępny jest w 3 kolorach i 2 rodzajach materiału. Podstawowym super lekkim i we wzmocnionej wersji Plus, co jest odpowiednikiem najlepszej kombinacji materiału TPU na rynku. A zatem wszelkie zwałki mu nie straszą. Co takiego wyjątkowego jest w tej konstrukcji? Przede wszystkim system odpływu wody. Rękaw odpływowy jest przydatny, gdy woda dosłownie leje się do środka. Wówczas jej nadmiar odprowadzany jest właśnie tą drogą. Ale w naszych nizinnych warunkach można go po prostu zwinąć i woda nie będzie gromadzić się na podłodze. Ale jak wiecie, nawet na spokojnych wodach trochę tej wody zawsze gromadzi się na dnie. Choćby dlatego, że skapuje z wioseł. Nie jest to przyjemne, zwłaszcza gdy pływamy w chłodniejsze miesiące. Ale Revo ma i na to sposób. Elementem zestawu jest specjalny materac, dopasowany kształtem tak, aby ciasno wypełniał przestrzeń podłogi. Przy czym z tyłu zostawia miejsce na gromadzącą się wodę. Materac podzielony jest na segmenty, które biegną wzdłuż jego długości. Dzięki temu skapująca woda gromadzi się w rowkach między nimi i jej nadmiar spływa do przestrzeni na dnie. Poza tym materac usztywnia kadłub pakrafta, poprawiając jego prędkość, a także świetnie izoluje od zimnej wody. Druga fajna rzecz to system transportowania bagażu Tube Bags. Jest to opcja dodatkowa, ale jeśli podróżujesz ze sprzętem biwakowym, to naprawdę polecam Ci dopłacić za tę opcję. Tube Bags to opracowane przez firmę Amphibio komory bagażowe ze specjalnym zamkiem o szczelności IPX7. Ale nie jest to ten popularny T-Zip, o którego trzeba dbać, żeby nie stracił swoich właściwości. Zamki Tube Bags są bezproblemowe w utrzymaniu. Co ważne, komory oddzielone są od reszty przestrzeni. Dzięki temu bagaż nie lata luzem po całym pakrafcie. A jeśli nie daj Boże go przebijesz, to i tak jest zabezpieczony przed zamoczeniem. Do dyspozycji mamy 2 komory o pojemności aż 70 litrów każda. Bez problemu zmieści się tam kompletny sprzęt biwakowy, czyli śpiwór, namiot, materac albo inne rzeczy jak zapasowe buty, ubrania, a czasem zapasowy pakraft, wiosło, zapas wody pitnej. Osobiście pakuję tam często duży 120-litrowy plecak wodoszczelny. A zatem dlaczego tak bardzo lubię Revo XL? Bo mimo że jednoosobowy, to ma bardzo dużo miejsca. Daje mi komfort suchej i ciepłej podłogi. Zmieszczę w nim naprawdę dużo bagażu. Nadaje się także na rzeki z przeszkodami oraz do bike raftingu. A jeśli nie potrzebujesz tak dużego Revo, to pamiętaj o jego mniejszym bracie, Revo CL.